Był sobie raz stary lis o dziewięciu ogonach. Podejrzewał on swoją żonę, że nie jest mu wierna i chciał wystawić ją na próbę. Wyciągnął się pod ławą i ani drgnie, udając zmarłego. Pani liszka zamknęła się w swej alkowie, a jej słuszka, panna kotka, usiadła przy piecu, ważąc strawę. Kiedy rozeszła się wieść, że stary lis nie żyje... Zaczęli się schodzić zalotnicy. Słuszka usłyszała, że ktoś stoi pod drzwiami i puka. Poszła otworzyć, a za progiem stał młody lis, który odezwał się w te słowa: Miła kotko, co robicie? Czuwacie li, czy też śpicie? Kotka odrzekła: Wcale nie śpię, czuwam sobie. Pytasz, panie, co ja robię? Ważę piwo, masłem, kraszę. Chcesz być, panie. – Gościem naszym? – Piękne dzięki – odparł Lis. – A co porabia pani Liszka? Służka odrzekła – pani siedzi w swej alkowie, wypłakuje – skargi wdowie, słów pociechy nie chce słuchać, bo pan Lis wyzionął ducha. – Powiedzcie jej, panienko, że przyszedł młody Lis i pragnie się jej oświadczyć. – Już do niej idę, młody panie – Poszła kotka tupu tup. Drzwi stuknęły stuku stuk. Pani Liszko, słyszysz mnie? Tak, koteczko, przybliż się. Zalotnik czeka u drzwi. Jak wygląda? Powiedz mi, czy ma też dziewięć takich pięknych ogonów jak nieboszczyk pan lis? O, nie, odparła kotka. Ma tylko jeden ogon. W takim razie ja go nie chcę. Panna kotka zeszła na dół i odprawiła zalotnika z kwitkiem. Wkrótce znów rozległo się pukanie i w drzwiach stanął następny lis. On również pragnął oświadczyć się pani liszce, a miał dwa ogony. Nie poszło mu jednak lepiej niż pierwszemu. Potem przychodziło jeszcze wiele lisów, a każdy miał o jeden ogon więcej niż jego poprzednik. Wszystkie jednak odeszły z niczym, aż w końcu zjawił się zalotnik o dziewięciu ogonach, takich jakie posiadał stary pan Lis. Ledwie wdowa o tym usłyszała, zawołała z radością do kotki. Teraz bramy otworzymy, stare truchło wyrzucimy. Właśnie miało się odbyć wesele. Kiedy stary pan lis wyskoczył z podławy, wyłoił całe towarzystwo i przepędził je wraz z panią Liszką ze swego domu. Bajka druga. Kiedy stary lis umarł, przyszedł w zaloty wilk, zapukał do drzwi, a kotka służąca pani Liszki otworzyła mu. Wilk przemówił do niej w te słowa. Jak się miewasz, panno kotko, czemuś sama, moje złotko, co dobrego tu porabiasz? Kotka mu odrzekła: Gotuję na mleku kaszę, chcesz być panie gościem naszym? Piękne dzięki, odparł wilk. Czy pani liszki nie ma w domu? A kotka na to: Siedź na górce w komorze, żalu utulić nie może. Bo zaprawdę, co za strata! Nasz pan Lis zszedł z tego świata. Wilk jej odrzegł, by nowego męża mieć, wystarczy jej na dół zejść. Kotka do sieni skoczyła, raźno schody przemierzyła i pięcioma pierścieniami zastukała w drzwi swej pani. Pani Liszko, dobra wieść, wystarczy ci na dół zejść, by nowego męża mieć. Pani Liszka zapytała, czy ten pan ma czerwone porteczki i śpiczasty pyszczek? Nie, odparła kotka, to nic mi po nim. Kiedy wilk został odprawiony, przyszedł pies, potem jeleń, zając, niedźwiedź, lew i wszystkie leśne zwierzęta po kolei, ale każdemu brakowało przynajmniej jednej z wielkich zalet starego pana lisa, i kotka musiała wszystkich zalotników odprawiać z kwitkiem. Na koniec zjawił się młody lis i znów zapytała pani Liszka: Czy ten pan ma czerwone porteczki i śpiczasty pyszczek? Tak, odparła kotka: Ma i jedno i drugie. Niech więc przyjdzie tu do mnie na górę, rzekła pani Liszka i kazała służce szykować wesele. Kotko, komorę! porządnie zamieciesz, oknem wyrzucisz Starego i śmiecie, gdy wracał z łowów, Oj, jak to nieładnie, myszki sam zjadał, nie dawał mi żadnej. I odbyło się z młodym lisem huczne wesele, goście bawili się i tańcowali tak zawzięcie, że pewnie do dziś tańczą, jeśli wcześniej nie przestali.